W Warszawie odbyła się manifestacja służb mundurowych, w ramach której funkcjonariusze walczyli o oczekiwane podwyżki. W wydarzeniu wzięło udział łącznie około 10 tysięcy funkcjonariuszy, w tym m.in. policjanci i strażacy z Tczewa. Manifestacja służb mundurowych odbyła się 9 listopada w Warszawie. Wzięli w niej udział funkcjonariusze Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej, Służby Więziennej oraz Służby Celnej. Protestujący w poprzednich latach otrzymywali drobne podwyżki, jednak twierdzą, że przy obecnie galopującej inflacji środki te są niewystarczające. Przewodniczący Zarządu Terenowego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów w Tczewie wyjaśnił nam, jakie są oczekiwania stróżów prawa. Jeżeli policjant wyjdzie z domu i będzie wiedział, że zapewni bezpieczeństwo swojej żonie, to będzie oddawał swoją służbę w 100%. A jeżeli będzie miał gdzieś z tyłu głowy, że jednak jest jakiś problem polegający na tym, że ten policjant nie ma tych pieniędzy, no to ten policjant też będzie nie do końca efektywnie służył dla ojczyzny i dla obywateli. Na dzień dzisiejszy inflacja wynosi około 18%. Są to dane z października, które wskazują, że inflacja wynosi około 18%. Rzeczywista inflacja, która tak naprawdę dotyka każdego z nas, jest większa niż 18%. Dlatego Związek Zawodowy wystąpił do rządu z prośbą o podwyżkę o 20% uposażenia każdego policjanta. Wiąże się to z tym, że wzrosły stopy procentowe, a jeżeli wzrosły stopy procentowe, to w policji zatrudnionych jest większość młodych policjantów, którzy mają duże kredyty pozaciągane na zakup nieruchomości. Chcemy też, żeby rząd rozważył, żeby wprowadził, tak, dla policjantów tak zwany dodatek progresywny. Dodatek progresywny wiąże się z tym, że policjant, zaczynając służbę, będzie wiedział, że jeżeli osiągnie dany wiek, tak, służby, to w związku razem z tym będzie rosła jego pensja. Do Warszawy pojechało ponad 20 policjantów z tczewskiej komendy. Z uwagi na to, że z terenu Tczewa nasza komenda, jako tczewska komenda, liczy około 200 funkcjonariuszy, w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku nie mogła jechać cała komenda, więc tak naprawdę nasz zarząd przydzielił tutaj jakby taką delegację. Z każdego wydziału jechało po kilka osób, łącznie pojechało to około 20-25 osób. Wspólnie z nami pojechali też policjanci z innych jednostek. W manifestacji wzięli udział również strażacy z Tczewa, mówi wiceprzewodniczący oddziału terenowego Związku Zawodowego Strażaków Florian w Tczewie. W naszym związku jest zrzeszonych 9 funkcjonariuszy i pojechaliśmy samochodem osobowym w kilka osób. Głównym tym postulatem jest wzrost uposażeń w kwocie pokrywającej aktualną inflację, to jest co najmniej 20%. Także kwestia wprowadzenia terminu podwyżki jest tą kwestią, która jest sporna, mianowicie strona rządowa planuje wprowadzić podwyżki od marca. Natomiast osoby te, które zdeklarowały się, że odejdą na zaopatrzenie emerytalne, już na taką podwyżkę się nie załapią. Liczymy, że te oczekiwania nasze w znacznej mierze zostaną spełnione. Tym bardziej, że swego czasu mówiliśmy się na to, że tak to będzie wyglądało. W tej chwili wychodzi na to, że strona rządowa wycofuje się z tego, co było już ustalone wcześniej. Podczas manifestacji funkcjonariuszy wsparła posłanka Magdalena Sroka, która jest byłą policjantką. Do mundurowych wyszedł Maciej Wąsik, sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, który zapewnił, że wysłucha postulatów protestujących, jednak dotąd nie zagwarantował oczekiwanych podwyżek. Podczas protestu został wygwizdany. Ten dialog będziemy prowadzić, chociaż nie zawsze potrafimy się zgodzić. Chociaż postulaty związkowców często są twarde, często nie jesteśmy w stanie ich spełnić. Ale obiecuję Państwu jedną rzecz, że zawsze wysłuchamy tych postulatów, że zawsze rozważymy i to, co się... Policjanci nadal protestują w innej formie. Rzadziej niż zwykle wypisują mandaty, co przekłada się na mniejsze wpływy do budżetu państwa. Od 1 listopada Zarząd Główny wprowadził akcję Jeżdżę Bezpiecznie, popieram protest policjantów, który ma jakby na celu stosowanie większej ilości pouczeń. Te pouczenia są stosowane, powiedzmy, przy mniejszym charakterze wykroczeń. Jeżeli ktoś popełnia
większe wykroczenia, bardziej takie rażące, chociażby w ruchu drogowym czy w zakłócaniu porządku bezpieczeństwa publicznego, to policjanci reagują w sposób stanowczy i nie ma tutaj możliwości o żadnych pouczeń. Ale jeżeli jest taka forma, to Zarząd Główny podjął taką decyzję o tym, żeby stosować takie środki w formie pouczeń obywateli. Obowiązuje do momentu, dopóki Zarząd Główny nie zakończy jakby rozmów z ministerstwem i ze stroną rządową.